Hej, witam Was w kolejnym, pierwszym nagrywanym w Krakowie odcinku z cyklu Książka na Weekend. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o książce, którą czytam, kiedy jeżdżę tramwajami z uczelni i w ogóle gdziekolwiek po Krakowie. Mam tutaj na myśli książkę Czterej pancerni i pies. Mam nadzieję, że nie tylko ja nie wiedziałam, że oprócz kultowego serialu jest również książka, na której zresztą podstawie ten serial właśnie został nakręcony. Książkę znalazłam w mieszkaniu w Krakowie, zresztą tutaj jest dość spora liczba tych książek. Ja tutaj dysponuję wydaniem z tej serii Koliber z 1970 roku. I właśnie tutaj nie mamy książki w jednym jakimś grubszym tomie, tylko taki cykl trzech tomów, każdy z nich jest podzielony na dwie części, czyli mamy razem sześć takich malutkich, drobniutkich książeczek, które właśnie idealnie mieszczą mi się w torebce. Więc bardzo wygodnie jest je czytać przemieszczając się. Wiem, że teraz na pewno w 2004 roku i w 2007 roku zostały wydane jakieś nowe wydania właśnie Czterech Pancernych i Psa. Możecie w nich znaleźć nawet kadry z serialu i tak dalej, więc myślę, że jest to bardzo ciekawa pozycja, szczególnie dla fanów właśnie serialu. Fanów, którzy może tak jak ja nie wiedzieli o istnieniu tej książki. Zapraszam Was na kolejne moje filmiki i do zobaczenia już wkrótce.